Kazuar hełmiasty to zaraz po strusiu afrykańskim największy ptak świata. Natomiast bezkonkurencyjnie uchodzi za najgroźniejszego ptaka świata. Jego wygląd, mocny dziób i groźne spojrzenie budzą respekt. Ale to potężne nogi i ostre pazury są jego najbardziej śmiercionośną bronią. Ptaki te po wewnętrznej stronie stóp posiadają bardzo długi, sztyletowaty pazur, który dochodzi do 12 cm długości. W czasie walki kazuar kopie silnie umięśnionymi nogami, a potężny pazur może zadawać głębokie rany. Te specyficzne pazury budzą skojarzenie ze szponami dinozaurów. Skojarzenie to wbrew pozorom ma bardzo wiele wspólnego z rzeczywistością. Po pierwsze, wszystkie ptaki to potomkowie dinozaurów. Wiemy to od jakiegoś czasu. A po drugie, ptaki paleognatyczne, do których zaliczane są kazuary, ale także emu czy nawet strusie, zachowały tak wiele cech wspólnych z wymarłymi dinozaurami, że nie popełnimy żadnego nadużycia, nazywając je po prostu współczesnymi dinozaurami. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej niezwykle fascynującej grupie ptaków. Zapraszam! Na początku posłuchajmy niezwykłych odgłosów, jakie wydają kazuary. Uważa się, że jest to najniższy odgłos zwierzęcia, jaki jest w stanie usłyszeć człowiek. Kazuar wydaje go przy pomocy rezonującego worka powietrznego. Pochyla głowę, napełniając worek, a następnie wprawia go w wibracje, które mają kilkanaście herców, czyli znajdują się na granicy ludzkiego słuchu i są dla nas ledwo słyszalne. Wibracje możemy też zobaczyć na piórach kazuara. Kazuar dysponuje całą gamą tych dźwięków. Posłuchajmy teraz tych najniższych z możliwych, które na wykresie pokazuję strzałką. Gdy kursor na nie najedzie, powinniście je usłyszeć. Oczywiście chodzi tu o dźwięki basowe, a nie te pochodzące od innych ptaków, które słychać w tle. Te dźwięki są tak niskie, że ci z Was, którzy oglądają ten film na telefonach bądź tabletach wyposażonych w mały głośnik, mogą ich nie słyszeć. Aby je usłyszeć, potrzebny jest głośnik basowy. Kazuary używają tych niskich tonów, gdyż prowadzą samotniczy tryb życia z dala od innych osobników. A takie dźwięki znacznie lepiej niż wysokie tony rozchodzą się na duże odległości. Podobne dźwięki wydają także strusie oraz emu. Natomiast słonie afrykańskie używają jeszcze niższych tonów, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha i komunikują się w ten sposób na bardzo długich dystansach, wyczuwając wibracje ziemi za pomocą nóg. Na pokrewieństwo kazuarów z dinozaurami wskazują naukowe analizy, ale także bardziej oczywiste dla przeciętnego obserwatora cechy. Charakterystyczna sylwetka kazuara, emu czy strusia afrykańskiego, w oczywisty sposób nasuwa skojarzenie z dinozaurami dwunożnymi. Długie, nieopierzone nogi, zakończone w przypadku kazuara trzema palcami, są jak niemal żywcem wzięte z Parku Jurajskiego i szczególnie dobrze pasują do wizerunku Velociraptora, najczęściej przywoływanego jako przykładowego kuzyna czy wręcz przodka kazuarów i ptaków paleognatycznych. Kazuar używa swoich potężnych nóg i palców zaopatrzonych w ostre szpony w trakcie walk godowych, do obrony przed innymi zwierzętami czy nawet w trakcie polowania, bo choć kazuar to głównie roślinożerca, to nie gardzi także mięsem. Czasem zjada nawet padlinę, a zdarza mu się także polować na nieduże zwierzęta. Wiemy, że velociraptory posiadały jeszcze bardziej okazałe szpony i używały ich w podobny sposób jak kazuary. Również gdy spojrzymy na pióra ptaków paleognatycznych, to zauważymy, że nie wyglądają one tak jak typowe pióra ptaków, które znamy, ale wyglądają nieco jak szczecina. Przypominają sierść. Są proste i nierozgałęzione, niczym protopióra dinozaurów. Dziś wiadomo już, że wiele dinozaurów posiadało właśnie tego typu okrywę na swoim ciele.
Charakterystyczną cechą kazuara hełmiastego jest jego specyficzny hełm. Nad jego zastosowaniem naukowcy debatują już od dłuższego czasu i wysunięto na ten temat wiele ciekawych hipotez. Kazuary spędzają dużo czasu pod drzewami, na których znajdują się pokaźne owoce. Co ciekawe, nawet duże owoce połykają w całości. Jednak przebywając pod takimi drzewami, narażone są na uderzenia ze strony spadających owoców, a owy hełm, według jednej z hipotez, miałby chronić kazuara przed urazami głowy. Zaobserwowano także, jak kazuary posługują się swoim grzebieniem w trakcie rozgrzebywania ściółki oraz rozgarniania gęstej roślinności w trakcie przemierzania lasu. Najwięcej jednak wskazuje na to, że grzebień kazuara przede wszystkim służy do regulacji ciepłoty ciała. Dowiedziono, że podobną funkcję pełni także potężny dziób tukana wielkiego. U kazuarów to samiec zajmuje się wysiadywaniem jaj, a także wychowaniem potomstwa. I to właśnie w okresie rozrodczym kazuary są najbardziej niebezpieczne dla ludzi oraz innych zwierząt. Składają bardzo piękne, seledynowe jaja, ale gdy człowiek natrafi na nie w lesie, to zamiast zachwycać się nimi, powinien czym prędzej się wycofać, gdyż gdzieś w pobliżu zapewne znajduje się samiec, który będzie ich bronił. Zdarzają się nawet śmiertelne ataki kazuarów na ludzi. Ptak może z łatwością podziurawić ciało, a nawet je rozpruć swoimi pokaźnymi pazurami. Wykazano, że kazuary pełnią bardzo ważną funkcję w ekosystemie. Szczególnie istotna jest tu ich rola w tworzeniu i rozsiewaniu lasu. Kazuary zjadają liczne owoce wraz ze znajdującymi się w nich nasionami, a następnie roznoszą je w znacznej odległości po okolicy. Okazało się, że nasiona roślin po przejściu przez układ pokarmowy kazuara i zmiękczeniu ich przez enzymy trawienne mają o 50% większe szanse na wykiełkowanie. A więc nasiona nie tylko są rozprzestrzeniane i zaopatrywane w kubkę nawozu, ale ogólnie zwiększa się ich szansa na sukces reprodukcyjny po kontakcie z kazuarem. Krótko mówiąc, kazuary sadzą las i robią to chyba nawet lepiej niż człowiek. Również w naszych ekosystemach zwierzęta pełnią podobną, bardzo ważną funkcję. Wystarczy wspomnieć o wiewiórkach, które zakopują na później orzechy i żołędzie, czy o sójkach, które robią podobnie. Kluczowe znaczenie w sadzeniu, tworzeniu i nadawaniu odpowiedniego, naturalnego kształtu lasom ma wiele naszych zwierząt. W naszych lasach niestety, a dla niektórych może na szczęście, oczywiście nie spotkamy kazuarów, bo ich naturalny obszar występowania to Australia, Nowa Gwinea oraz okoliczne wyspy, ale gdybyśmy mieli w naszej faunie poszukać ptaka najbardziej zbliżonego wyglądem do kazuara, to byłby to chyba drób zwyczajny. Zwłaszcza jeżeli chodzi o gabaryty. Ptak praktycznie wymarły w Polsce, ale kilkadziesiąt lat temu jeszcze licznie u nas występujący. Dziś tylko sporadycznie zdarzają się pojawienia tego giganta w naszym kraju. Jest to oczywiście ptak z zupełnie innej rodziny i rzędu niż kazuary, ale największy jaki występował w naszej faunie. Co prawda nie jest nielotem, potrafi latać, ale jednak większość czasu spędzał na ziemi, spacerując na długich nogach, tak jak kazuary. Kazuarów oczywiście nigdy nie było w naszej polskiej przyrodzie i raczej nigdy nie będzie. Je możemy podziwiać w ogrodach zoologicznych i to jest dobre. Natomiast drobie, kto wie, być może jeszcze powrócą do naszej fauny, bo istnieją plany reintrodukcji tych ptaków i to też jest dobre. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.